sobotą 29 października w publicznym gimnazjum imienia biskupa Jana Hrabka w Świerżach Górnych podsumowano projekt W stronę innych, w którym między innymi uczestniczyli uczniowie placówki. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Żyć z Pasją, a działania w nim zaproponowane sprzyjały przede wszystkim integracji europejskiej. Przedsięwzięcie wpisało się w rocznicę 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz 25. rocznicę współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej. Projekt realizowany był w weekendy od 2 do 29 października. Udział w nim wzięło 19 wychowanków szkoły, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Zakres, jak sam program się nazywa, Strony innych, on przede wszystkim dotyczył tolerancji, no ale głównym takim nurtem w ogóle tematycznym była kultura węgierska, tak? Czyli kuchnia węgierska, warsztaty o tolerancji też dotyczące właśnie inności, innych kultur. Mieliśmy warsztaty z kuchni węgierskiej w Muzeum Radomskiej, byliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej, tam też były warsztaty prowadzone dotyczące innych kultur. I byliśmy w restauracji węgierskiej, gdzie młodzież miała okazję próbować kuchni węgierskiej wydanej w oryginale. Młodzi ludzie brali też udział w warsztatach joga śmiechu, zajęciach, podczas których uczyli się radzić sobie ze stresem, oraz w warsztatach filmowych czy teatralnych. Obecnych na sobotnim spotkaniu uczniów, ich rodziców i nauczycieli powitały przedstawicielki stowarzyszenia i realizatorki projektu Joanna Wolska, Joanna Tam i Małgorzata Dobrowolańska. Następnie przedstawiły sprawozdanie z realizacji projektu oraz prezentację multimedialną. Joanna Wolska ze Stowarzyszenia Żyć z Pasją podkreśliła, że młodzież dzięki udziałowi w przedsięwzięciu zdobyła nowe, cenne doświadczenia. To na pewno rozszerzyło ich horyzonty, tak? Bo mówię, propozycja etiudy teatralnej, kontakt z aktorami, wyjazd do Centrum Sztuki Współczesnej. No może to nie jest jakby tak bardzo ciekawe dla młodzieży, mówię, tym Centrum Sztuki Współczesnej, ale to jest obszar, który się otwiera, tak? One tam były, one mogły spotkać się z ludźmi, tam były warsztaty. Ja też młodzież na to zwróciła uwagę, międzynarodowe warsztaty i konferencje ludzi, którzy przyjeżdżali z całego kraju, znaczy z całego świata. No, tam się spotykali i mówili w różnych językach. Było to bardzo ciekawe przeżycie. Poznałam wiele ciekawych osób i sądzę, że chętnie bym to powtórzyła jeszcze raz. Co najbardziej się podobało? Joga śmiechu, ale także zajęcia kulinarne, które były naprawdę bardzo ciekawe. Podobał mi się, projekt był bardzo interesujący, zajęcia były bardzo ciekawie prowadzone i myślę, że dużo wiedzy z tego wyniosłem o innej kulturze. Bardzo fajnie prowadzone zajęcia, super spędzony czas, podobał mi się. A czego nauczyłaś się poprzez udział w tym przedsięwzięciu? Poznaliśmy kulturę węgierską i kuchnię, jak sobie radzić w stresujących sytuacjach i jak pracować w grupie. Poza publicznym gimnazjum w Świerżach Górnych w projekcie udział wzięło też publiczne gimnazjum w Jastrzębi. Tak się złożyło, że patronem tych placówek jest biskup Jan Hrabek. Młodzież i z jednej, i z drugiej szkoły naprawdę jest fantastyczna, natomiast to nie był wybór celowy. Jak stowarzyszenie dowiedziało się o szkole w Świerżach Górnych i dlaczego zdecydowało się na wybór właśnie tej placówki? Dostaliśmy informację, że pani dyrektor jest bardzo kreatywna i otwarta, więc też tutaj dlatego przyjechaliśmy, tak? To był wybór głównie z polecenia i z tej opinii rodziców, uczniów, którzy ukończyli tę szkołę. Sobotnie spotkanie podsumowujące projekt zakończono słodkim poczęstunkiem. Były też dyplomy i drobne upominki dla uczniów oraz podziękowania zarówno dla dyrektor szkoły Małgorzaty Wolszczak, jak i dla gości ze stowarzyszenia. Projekt W stronę innych współfinansowany był przez samorząd województwa mazowieckiego.